i beczka, jak to się mówi, została opróżniona. Patrz, jeszcze spływa. No jeszcze spływa, jeszcze to takim narzędziem Tupperware wyciągniemy. Pewnie jeszcze słoiczek mały będzie. A nam się udało zrobić z 10 dużych ramek i z 6 pół ramek, tak? Z 10 dużych i z 6 małych. Liczydło od dołu przeszło 12 litrów, czyli mamy ile? Nawet bym powiedział pod 14 litrów podchodzi. 14 litrów, a tu mam właśnie narzędzie, którym jeszcze wyciągałem, takie gumowe, którym wyciągałem ze środka. No i to jeszcze spłynie sobie na spokojnie, oczywiście miska już jest na dole zanurzona, że będzie trzeba ją podnieść, żeby jeszcze to wykapało. No i tyle, czyli z pierwszego miodobrania w tym roku mamy, można powiedzieć, 14 litrów miodu. No i ładnie. Tamte ramki odwirowane zostały wyczyszczone i włożone z powrotem do dużego korpusu i do pół korpusu, bo jest dużo pszczół i one by się w jednym korpusie nie pomieściły. A tak to sobie jeszcze ponaprawiają mi te wszystkie ramki. Prawda? Ponaprawiają ramki. Ponaprawiają ramki, oczka ładne porobią, no i zaczną zbierać od nowa. A że nie wiem, za miesiąc? No nie, może za miesiąc nie, ale za półtora miesiąca może kolejne miodobranie. Pozdrawiam wszystkich pszczelarzy i Elvisa. Cześć!